Cześć, witajcie. Dzisiaj na moim kanale chciałam Wam zaprezentować tak zwany book haul, czyli książki, które niedawno nabyłam. Wydają mi się interesujące, aby Wam zaprezentować. Może ktoś z Was skusi się na moją propozycję. Zacznę od miesięcznika Śląsk. Kupiłam to ze względu na to, że magazyn poświęcony jest między innymi Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka w Wiśle. Ten magazyn kiedyś czytałam, ale tutaj w Raciborzu nie umiem kupić, więc zaprzestałam czytać. Ten magazyn zamówiłam sobie bezpośrednio w wydawnictwie Śląsk. Ochorowiczówka, czyli jedyne miejsce takie w Polsce, jedyne takie muzeum w Europie. Przeczytam może krótką taką reklamę. Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka jest największą tego typu instytucją w Polsce, stworzone w miejscu, w którym stoi willa zbudowana przez jedną z najwybitniejszych postaci polskiej nauki XIX wieku, Juliana Ochorowicza. W muzeum goście mogą zobaczyć ponad 300 eksponatów czołowych polskich twórców magicznego realizmu, obrazów, rzeźb i grafik. Więcej możecie uzyskać informacji pod adresem www.ochorowiczowka.pl. Tutaj mamy zdjęcie Juliana Ochorowicza i artykuł przedstawia nam jego osobę oraz opowiada o muzeum. Między innymi takie obrazy możemy zobaczyć w Wiśle, w Ochorowiczówce. Mam również książkę Juliana Ochorowicza, wydanie przedwojenne. Tak się prezentuje. Wydanie z roku 1898. Tytuł nosi Wiedza tajemna w Egipcie. Istota bytu. Opowiadanie historyczno-przyrodnicze. Wspomnę tylko, że Julian Ochorowicz był bliskim przyjacielem Bolesława Prusa i w lalce możemy również zobaczyć tę postać Juliana Ochorowicza. Kolejną propozycją są Legendarni Tragiczni, napisane przez Jana Marksa, wydawnictwo Alfa. I mamy tutaj rozpisane na przedniej oprawie postaci, które są ujęte w tym opracowaniu. Jest to Andrzej Bursa, Halina Poświatowska, Rafał Wojaczek, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, Kazimierz Ratoń. Również są z tego wydania i przez tego autora napisane inne epoki. Ja mam jeszcze Skamandryci. Zamówiłam sobie jeszcze Młodą Polskę. Są jeszcze poeci dwudziestolecia międzywojennego. I ja chyba to wszystko. Aha, jeszcze jest poeci romantyczni. Tutaj mam Skamandryci. Ujęci są Tuwim, Wierzyński, Waszkiewicz, Słonimski, Lechon i Baliński. Kolejną propozycję mam Giro Spiro, węgierski pisarz, który bardzo dobrze mówi po polsku, pisze w języku węgierskim na nasz rynek. Bardzo lubię tego pisarza, przeczytałam już jego kilka książek, a Diawolina jest jego z ostatnich książek. Tytułowa Diawolina, posługaczka, potem lekarka, która przez dziesięciolecia służyła Gorkiemu, jego żoną, kochanką i otaczającej go świcie, literatom, donosicielom, naukowcom, rewolucjonistom itd. Pod koniec życia stała się jego ostatnią miłością. Zapiski Olimpiady Czertkowej, bo tak nazywała się naprawdę, to fascynująca opowieść o zmaganiach wielkiego twórcy z autorytarną władzą. Wydawnictwo Czytelnik. Kolejną książką jest Lato w Baden, wydane przez Zeszyty Literackie, Leodyn Cypkin. Może tutaj rekomendacje Susan Sontag przeczytam.
Przeglądając podniszczone okładki książek w jednym z antykwariatów na londyńskiej Charing Cross Road, odkryłam Lato w Baden. Powieść ta, nie ulega to dla mnie wątpliwości, należy do najwybitniejszych, najwyższych i najoryginalniejszych osiągnięć literatury XX wieku. Z autobiograficznej opowieści niewymienionego z imienia i nazwiska narratora przemierzającego ponury sowiecki świat przeobraża się w historię podróży Dostojewskich. W powieści pojawiają się Puszkin, Turgieniew, a także wybitne postacie dysydentów i pisarzy XX wieku: Swietajewa, Sołnierzycyna, Sacharowa i Bonera. Józef Brodski napisał tak: pierwszorzędna proza. A Joseph Frank z New York Times Book Review napisał: książka Cypkina zajmuje osobne miejsce wśród najbardziej inspirujących i oryginalnych dzieł literackich ubiegłego stulecia. Ja już zaczęłam tę książkę czytać i zapowiada się bardzo dobrze, ale będę musiała wrócić od początku, bo jest to książka pisana coś w stylu Strumieniu Świadomości i raczej nie można się oderwać od niej, w sensie, że nie można przerwać czytania. Nie da się tej książki czytać po prostu na raty. Książka ma zaledwie 156 stron, więc sobie w jeden weekend po prostu przysiądę i przeczytam tak na porządnie. Kolejną książką, którą znalazłam w antykwariacie u siebie, w magazynie, przeglądałam sobie moje zasoby, co tam mam, i znalazłam Gorgonową i inni, Edmunda Żurka. Wspaniały opis procesu Gorgonowej. Może nie będę się tutaj rozpisywała, w cudzysłowie. Podam Wam link do audycji radiowej z Radia Katowice, reportaż na temat Gorgonowej, i po tym reportażu na pewno sięgniecie po tę książkę i zaczniecie szukać w internecie więcej informacji na ten temat. Bardzo serdecznie polecam. I kolejną książką, którą też znalazłam u siebie w antykwariacie w magazynie, jest Wyspa na ulicy Ptasiej, Uri Orlew. Książka dostała Międzynarodową Nagrodę Janusza Korczaka. I Wyspa na ulicy Ptasiej, jego najbardziej znana książka, przełożona na kilka języków, uhonorowana licznymi nagrodami, opowiada o kilku miesiącach spędzonych przez 11-letniego bohatera w zrujnowanym domu na terenie getta opustoszałego po wywózce mieszkańców, miesięcy spędzonych w warunkach niezmiernie ciężkich w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Przepraszam, że tak się jąkam, ale jest tutaj strasznie wytarta tylna okładka i źle mi się tutaj czyta. Z tego, co pamiętam, to na TVP Kultura leciał niedawno film na podstawie tej książki. Mam jeszcze dla Was epokowe dzieło, jeżeli tak mogę powiedzieć, Encyklopedia Książki. Dwie książki ważą aż 4,8 kg, jeżeli mam być tak dokładna. Poczekajcie chwilkę, zaraz sobie po nie pójdę. O, zobaczcie. Dwie ogromne cegły. Tak to się przedstawia. O, strasznie ciężkie. Może odłożę jeden tom. Pierwszy tom są to eseje oraz literki od A do J, a drugi tom to litery od K do Z. Encyklopedia Książki, no czyli co, jak sama nazwa wskazuje, wszystko co z książką związane. Są również ilustracje, ale raczej ubogo jest to wszystko ilustrowane. Dzisiaj taka krótka tylko zapowiedź, zrobię chyba osobny film, jeżeli bardziej się zapoznam z tymi tomiszczami. A zostało, o, taka piękna grafika, Wrocławia, Breslau. Napisane zostało to pod redakcją Anny Żbikowej-Migoń i Marty Skalskiej z Lat. Książki niedawno wyszły, ja dzisiaj to dostałam pocztą, a premiera była w czwartek w ubiegłym tygodniu.
To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że jakaś książka Wam się spodobała i zostaliście zachęceni przeze mnie do przeczytania. Dziękuję, trzymajcie się.